To będzie ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata. W katowickim Spodku rusza turniej noworoczny z udziałem polskich szczypiornistów. Można powiedzieć, że turniej kolejny, bo kilka dni temu skończyliśmy turniej w Krakowie, to jest etap selekcji zawodników do wąskiego grona na Mistrzostwa Świata. Także każdy na pewno daje z siebie 100% i marzy o tym, żeby znaleźć się w wąskim gronie na Mistrzostwach. Sztab szkoleniowy powołał na katowicki turniej 22 zawodników. 18 z nich stanowić będzie polską kadrę na Mistrzostwach Świata. W Spodku pojawią się najlepsi z najlepszych, by zmierzyć się z Iranem, Maroko i Belgią. W tym momencie z jednej strony przygotowujemy już troszkę pod kątem analizy, taktyki zespołów pierwszych dwóch przeciwników, bo trzeciego przeciwnika przygotowaliśmy w Setniewie. Dalej poprawa elementów tych, które wymagają poprawy w odniesieniu do tego turnieju, który rozgrywaliśmy w Krakowie. Dokładanie kolejnych elementów taktycznych w ataku i w obronie. No i tak jak powiedziałem, przygotowanie najważniejsze teraz jest to przygotowanie do pierwszych dwóch spotkań podczas Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w 2023 roku rozgrywane będą w Polsce i Szwecji. Kadra szczypiornistów swój udział w Mistrzostwach Świata rozpocznie w Katowicach, gdzie zagra przeciwko Francji, Słowenii i Arabii Saudyjskiej.